Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humory. Czas, byśmy porozmawiali na temat taki, że próbują zbanować grę Hogwarts Legacy, grę, na którą ja bardzo mocno wyczekuję aktualnie, bo wyjdzie ona 10 lutego. Ci, którzy zakupili Exclusive Edition, będą mogli zagrać już 8 lutego 2023 roku. I jest to gra, którą ja naprawdę wyczekuję. Obejrzałem sobie gameplaye, no wiecie, to co nam pokazali oczywiście. Obejrzałem sobie to co nam pokazali i jestem absolutnie zachwycony tym światem. Jestem zachwycony na przykład tą grafiką. Ogólnie ja nie jestem totalnym nerdem i fanem po prostu świata wykreowanego przez J.K. Rowling, ale uważam, że jest to jedno z fajniejszych światów, fajniejsze dzieło i no, gra jest po prostu w tym momencie na moim, że tak powiem, serduszku i koniecznie chcę w nią zagrać, a to czy będzie dobra, wydaje mi się, że będzie, jak nie będzie, no to oczywiście to zweryfikujemy, bo gameplaye się pojawią, ale do czego zmierzam? Grę próbują banować. Próbują banować tą grę z racji tego, że J.K. Rowling wypowiedziała się negatywnie na napisała czy powiedziała coś w stylu, że kobieta ma być kobietą, mężczyzna ma być mężczyzną, nie? No i to bardzo się nie spodobało transwestytom tak naprawdę i nie tylko, bo i lesbijkom, i wiecie, i gejom, i tym podobne. Ja ogólnie wiecie, co mnie przeraża? Przeraża mnie to, że doszliśmy do czasu, w którym nie można wypowiedzieć absolutnie nic negatywnego na jakieś tam mniejszości etniczne, LGBT jeszcze tym bardziej i tym podobne. A zabawne jest to w tym, że wiecie, oni mówią peace and love, szanujcie zdanie, przecież oni mają prawo wszystko robić to, co chcą, nie możemy ich negować, nie możemy mówić, że nam się to nie podoba. A kurwa, w momencie, w którym ktoś się wypowie, że im się nie podoba to, że facet się przebiera za kobietę, czy odwrotnie, to ich społeczeństwo jest tak toksyczne, że próbują niszczyć wszystko, co do tej pory na przykład dana osoba zrobiła. I powiedzcie mi, gdzie tu jest szacunek dla zdania drugiej osoby, bo ja tego nie rozumiem. Osobiście uważam, że każdy żyje swoim życiem, nikt twojego życia nie przeżyje za ciebie, więc martw się o siebie i miej swoje zdanie, jakiekolwiek by nie było. Jeżeli coś ci się nie podoba, na przykład jeżeli ci się nie podobają geje i lesbijki, to moim zdaniem masz prawo powiedzieć, że ci się to podoba. Nie masz prawa za to ich gnębić oraz nie masz prawa ich na przykład bić albo coś w tym stylu. Masz prawo powiedzieć, że ci się to nie podoba, ale musisz to akceptować, bo to nie jest twoje życie. Uważam, że każdy powinien mieć swoje zdanie. Jeżeli J.K. Rowling ma takie zdanie, no niech se ma. Ja mam ją głęboko w dupie i mam bardzo wyjebane na waszą polityczną poprawność. Naprawdę, ja mam to gdzieś. Mi absolutnie nic prawie nie przeszkadza. Naprawdę, absolutnie prawie nic. Byleby mi się nie wpierdalali w moje życie i w moje myślenie. W momencie, w którym mamy na przykład społeczeństwo LGBT, oni strasznie teraz próbują wpierdolić się gdziekolwiek by nie poszło, po prostu się wpierdalają. Ja mówię o tych fanatykach, ja nie mówię o tych zwykłych ludziach. Bo zazwyczaj ci zwykli ludzie chcą sobie po prostu dobrze żyć, chcą być szczęśliwi, chcą się zakochać, chcą normalnie funkcjonować i nie chcą być prześladowani ani z tym w życiu. A ci fanatycy próbują wpierdolić swoje myślenie każdemu wokoło. I jest to dla mnie bardzo, bardzo bolące. Jeszcze do tego wróćmy. To, że J.K. Rowling wypowiada się negatywnie na jakieś tam tematy, jakiekolwiek by nie były, mam to głęboko w dupie, to nie pokazuje mi dzieła jej. Ponieważ ja mam głęboko w dupie, jaka ona jest, co ona myśli, mnie interesuje aktualnie to, co stworzyła, czyli całe uniwersum Harry'ego Pottera, ten świat oraz to, że ona z tą grą jedyne, co ma wspólnego, to, że wykreowała ten świat. Nic poza tym. Więc pierdolenie, że musimy zbanować tą grę, ponieważ ona może zagrażać, a to jest fakt, bo oni tak powiedzieli, że ona może zagrażać życiu na przykład dzieci, to jest dla mnie po prostu śmiech na sali. To jest po prostu żenada. Gra jest grą.
to skoro mamy kurwa takie Call of Duty, gdzie po prostu mordują się na prawo i lewo, to co? To nie zagraża dzieciom nic. Chrzanienie. Moim zdaniem gry wręcz ratują i uczą dzieci. Jakiekolwiek by nie były, zawsze coś, czegoś nas nauczą. Ale kurwa mać. Wróćmy jeszcze do tego, że jeżeli coś ci się nie podoba, to masz prawo to powiedzieć. Tak po prostu. Tak samo druga osoba ma prawo mieć głęboko w dupie twoją opinię. Uważam, że każdy powinien mówić, co chce, jak chce, bylebyście nikogo nie gnębili psychicznie czy fizycznie. Po prostu. Niech sobie każdy żyje swoim życiem. Ja w ogóle, wiecie o tym, że za granicą Polacy są postrzegani jako rasiści, wiecie, homofoby, że w ogóle nic nie akceptujemy. To moim zdaniem, przynajmniej to, co zaobserwowałem i z tym, co rozmawiałem z wieloma osobami, to tak nie jest. Owszem, my nienawidzimy, jak ktoś nam wpierdala swoją wolę. Polacy to naród twardy. Polacy nie lubią, gdy im się mówi, co mają robić, jak myśleć, co ma im się podobać, a co nie. A zauważyłem bardzo często teraz, przynajmniej w tych czasach, bo ja nie mówię o tych, wiecie, te 20, 30, 40 lat temu, bo to było zupełnie co innego, ale w dzisiejszych czasach. Ja mam wrażenie, że ludziom po prostu bardzo mało co przeszkadza. Nie przeszkadzają im to, że facet się przebiera za kobietę, byleby nie wpierdzielał się w życie właśnie tych osób. Żeby nie mówił komuś, że po pierwsze to jest poprawne, bo tak, bo on tak mówi, bo dla jednego może to być poprawne, a dla drugiego nie, więc on, każdy ma swoje zdanie, tak jak mówię. I nie wpierdzielajcie się, że na przykład druga osoba ma to robić, bo tak. Po prostu. Miejcie swoje zdanie, miejcie swoje życie, róbcie sobie dokładnie, co chcecie. Ale nie wpierdalajcie swojej opinii drugiemu człowiekowi na siłę. Wypowiedzcie się na coś, na jakiś temat i tyle. Tak samo jak ja na przykład wrócę już do tego tragicznego Wiedźminowego podobnego tworu. Ma prawo wam się to podobać. Tak jak mi ma prawo się to nie podobać. I mam prawo to zbrukać. Bo jakby nie patrzeć, płacę za Netflixa kilka lat i mam prawo wypowiadać się na to, co stworzą, bo to po części jest za moje pieniądze. I tyle. Ale mają prawo ci się to podobać. Dla mnie to, co się aktualnie dzieje, to tylko pokazuje, jak mniejszości etniczne są, mówię o tych fanatykach, są popierdoleni ostro i są cholernie toksyczni. A mówią ci, że masz akceptować wszystko. To akceptuj zdanie kurwa kogokolwiek. A to, że Rowling stworzyła Harry'ego Pottera i cały ten uniwersum, nie świadczy o czym, że w tym uniwersum będą takie rzeczy jak to, że będą namawiać ludzi do tego, żeby nie być, kurwa, jakimś tam LGBT czy innym pierduśmierdu. No to jest po prostu żart. To jest, kurwa, czysty żart. Doszliśmy do czasu, w którym nie możemy wypowiedzieć absolutnie nic negatywnego na kogokolwiek, bo zaraz to się obije tym, że będą wam niszczyć wszystko, co do tej pory w życiu zrobiliście. Śmiech na sali. A grę, kurwa, kupię. Już ją kupiłem. I będę w nią grał. I pojawią się gameplaye i mam wyjebane na to, co kto powie, bo jeżeli mi się ona spodoba, to będę w nią grał. A jak mi się nie spodoba, to po prostu wypowiem swoją opinię na ten temat i tyle. Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wytrwaliście, pamiętajcie o tym, że co dwa tygodnie rozdaję gry. Zapraszam serdecznie do tego. Wystarczy, że wpiszecie sobie rozdawajka na moim kanale i na pewno znajdziecie aktualną, bo ona co dwa tygodnie się zmienia. I dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego.